Cześć wszystkim z tej strony Roszpunek. Zapraszam Was na ósmy odcinek serii Days Gone.
Sirius, nie tutaj. Jasne? Żyjcie sobie, gdzie tylko chcecie, ale nie tutaj. Jest mój. Nie wasz. Zrozumiane? No właśnie tak. To wasz koniec. Pieprz z mojego obozu. Więcej was wstydzę, jeżeli matka nie miała, a? Ile was jest? Kolejny mikrorejestrator. Ciekawe, co się tutaj stało. Zgłoście się! Zgłoście się! Tu obóz 13 Delta na zachód. Zalewają nas! Zalewają nas! Przekażcie! Właśnie próbuję! Muszą nas zabrać! Co? Już! Morda, próbuję! Powtarzam, tu obóz uchodźców 13 Delta. Jesteśmy atakowani? Ktoś mnie słyszy? Dawaj. Co ty robisz? Puść to! Dawaj. Puszczaj! Mayday! 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 Atakują nas! Jezu... Przykro mi, że mnie tu nie było. To już chyba wszystkie. Hej, skarbie. Tak, no... załatwiłem je. Nie będą ci się naprzykrzać. No, cześć. To znowu ja. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie sluzu, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no... Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak fajnie, a na pewno nie tak szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? No. Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba już iść. Dalej, dalej. Ona mnie cieknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko tu trzymaj jak najmocniej. Możesz biec? Chyba nie, ale może tam radę iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, pewnie się zmyli. Jest cała chlorowa. Mąż pewnie zahaczył nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To,
durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, no już tutaj. Kolejna banda. Lepiej się przewala. Wylecmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... Ona wtedy chowała główkę w swój płaszczyk, o tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Ile nie ten. A... Chodź. Dasz radę iść, kochanie? Hej, górze. Tak, trzymam. Poszukaj wyjścia. Cholera. Okej. Wszyscy moment. Odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, spoko, idź, idź. Dam radę, idź! Spierdalaj! Gościu! Hej, nie mam broni! Nie mam broni! Posłuchaj, gościu, posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją. Właśnie próbujemy iść na dach. Wydawasz się! Helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie. Zabierasz mi żonę! O nie, słuchaj. Nie wiem nic o tym, że zabiliście. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy, słuchaj! Zabierasz mi żonę! Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Jasna cholera! Zabiłeś ją! Co ci się stało? A co znowu? Chodźmy. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być! Brian! Okej, szlak. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Riffinger Jack. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Siadasz? Nie. Dick! Dick!
coś tu zrobią. Śpij spokojnie, dobra? Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale... Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... Jak mówiłem... Wrócę. Buzer? Kolejny śmigłowiec Niro! Ciekawe, co oni kombinują. Dick, jak leci? Miałem trochę czasu, coś dla ciebie zrobiłem. Buzman, dzięki, brachu. Wpadnę. Let's go.
No muszę przyznać, bez motocykla, jak bez ręki. Także ja chyba szybko sobie skoczę po motocykl. Nie wiem, czy pokazać wam drogę, czy skrócić. W tej okolicy nie ma nic poza mordercami, włóczęgami i bandytami. On tam tylko siedzi naprzód! Pomocy! Potrzebuję pomocy! Tutaj! Co jest? Ktoś wpadł? Teraz się ma! Wycofać się! Nadchodzą! Włożyć ogień! Na glebę! Nic ci nie będzie. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Co? Obóz? Jest jakiś obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi. Pójdę tam. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. O ran. Dziękuję. Dziękuję. Już było po mnie. Ja pierdolę. Już myślałem, że nie żyję. Rozumiesz? Dziękuję ci. Ja nawet nie potrafię. Dziękuję. Tak. Powiedz, że to był Deacon St. John. Znają. Dobra, leź i nie daj się złapać.
obóz squatterów. To wy, dupki, próbowaliście mnie dopaść. No dobra, zobaczmy. Tylko na chwilę oczy. Pora już w drogę. Kimnę się tylko na chwilkę.
Okej. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie sięgają daleko, aż w II wojnie światowej. W 1947 federalni przegłosowali, jak to leciało, ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Na jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych dróg, torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczyli. I to bez nakazu. Dzisiaj federalnych już nie ma, ale jesteśmy my i niesiemy światu światło prawdy. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. Lata temu mieliśmy zdjęcia obozów śmierci Niro, żeby nas więzić, obywateli Ameryki. Nikt mi nie wierzył. Nie doszłoby do tego, gdyby odezwało się nas więcej. Powiem wam jedno, to już się nie powtórzy. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. No, co do jednego się nie mylisz, Cope. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. Ej, ktoś jest przy bramie. Otwórzcie już! Znam gościa. Puść go. Hej, dobrze cię widzę. Hej, Kamani. Co tam? Hej. Twoja maszyna potrzebuje miłości, Dick. Tak, naprawdę trudno znaleźć tam paliwo. Elegancko jak zawsze, stary. To ci trochę posłuży. Dobra. Co tam? Nic. Do zobaczenia, Dick. Dickons? Jezu, Dick! Słyszysz, co się dzieje? Czarne śmigłowce. Federalni ciągle latają. Możesz w to uwierzyć? Czekaj, co? O czym ty opowiadasz? Nie. Cope ciągle gada, że to dowodzi wszystkiego, o czym mówił od początku. Że to federalni za tym wszystkim stoją. Rozumiesz, o czym mówię? Pełna konspira. Myślisz, że ma rację? Copeland? Ma rację? On? Nie, posłuchaj mnie. Jeśli zobaczysz czarny helikopter, helikopter Niro, to daj mi znać, dobra? Jasne, Dick. Jak sobie chcesz. No dobra. Hej, Dick. Nieważne. Po prostu nie daj się zabić. Rozumiem się. Hej, Dick, jak co? Leci? Co u ciebie? Hej, daj moc. To co jest? Strasznie śmierdzi. Co, nie masz dość kasy? Do następnego.
Okej, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Także trzymajcie się, cześć.